Bardzo się cieszę, że mogę tutaj stać i powiedzieć kilka słów. Będę się starał mówić krótko, bo byłem już dzisiaj, obszedłem tory, jest co robić. Tą robotę znam, mogę powiedzieć. Jesteśmy dzisiaj jako Torpol liderami modernizacji linii, budowy linii kolejowych. Portfel Torpolu ponad 4 miliardy złotych świadczy o tym, że działamy dość aktywnie na tym rynku. Budujemy nie tylko tory do elektrowni, ale też robimy dwa najważniejsze porty: Szczecin, Gdańsk i obok, nawet dwa Gdańskie, bo Gdańsk Północ, Gdańsk Zastwa, Szczecin, Świnoujście. Także firma dzisiaj jest bardzo aktywna. 10-15% udziału w całym rynku modernizacji to jest dość istotny portfel. Tak jak pan minister powiedział, inwestycja ta wartościowo nie jest wielka, nie jest olbrzymia, jeśli chodzi o całą inwestycję Ostrołęki. Ale dla nas jest to inwestycja niezwykle ważna. Dla mnie szczególnie, bo jestem elektroenergetykiem od urodzenia zawodowym i myślę, że łączenie energii i torów, taka bliskość tych inwestycji daje mi taką podwójną satysfakcję. Żeby nie przedłużać, deklarujemy na pewno, że ten czas realizacji to jest czas, który się wpisujemy zupełnie i będziemy realizowali tutaj tak, żeby w żaden sposób nie wpływać negatywnie na to, co się dzieje na dużej inwestycji, że ta inwestycja będzie może niezauważalna wartościowo, ale też będzie pozytywnie wpływała na całość realizacji prac i myślę, że gwarantuje to również firma Torpol, ale też firma, która bardzo istotny element realizuje w tym zadaniu, czyli sterowanie ruchem kolejowym, bo w konsorcjum jesteśmy z firmą, bardzo dobrą firmą polską, która posiada bardzo dużo wdrożeń, jeśli chodzi o urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego, firmą Kombut, jest tutaj ze mną też prezes tej firmy. Także na pewno gwarantujemy, mamy doświadczenie, realizujemy elektrownię Jaworzno, Kombut realizował elektrownię Kozienice, także te doświadczenia zebrane na takiej realizacji spróbujemy tutaj zdyskontować i deklarujemy, że będziemy robili to sprawnie, szybko, w bardzo dobrej jakości, w bardzo dobrej współpracy z zamawiającym.